Mariusz Olkiewicz, IndieCage.pl, jesteśmy w Legia Fight Club, a jest ze mną Filip Bądkowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, cześć Mariusz. Filip, no informacja, która najbardziej mnie poruszyła, zainteresowała, rozemocjonowała i zaciekawiła, to to, że armia Fight Night wkracza do telewizji. Chciałbym, żebyś powiedział coś więcej na ten temat, jak do tego doszło. I no i w ogóle jakby to będzie dalej wyglądało, czy możemy zdradzić termin, czy jest oficjalny już, czy coś się w związku z tą telewizją zmienia, co na plus, czy coś na minus, jak to wszystko wygląda? Tak jak powiedziałeś, no podpisaliśmy jakąś tam porozumienie, kontrakt, umowę, jakkolwiek to nazwać, z telewizją Polsat. Jak to się stało? Stało się w następujący sposób, że od początku mieliśmy jakąś tam współpracę z tą telewizją, wspierali ten projekt od pierwszej gali, najpierw był to Polsat News, który udzielił nam wsparcia i zainteresowali się w ogóle produktem jako takim, że żołnierze walczą zawodowo na zasadach MMA, a później już pan Marian Kmita z Polsatu Sport zaopiekował się pod tym projektem pod względem reportaży. No i jakby naturalną koleją rzeczy było to, że w momencie, kiedy się na tyle rozwiniemy, że będziemy gotowi po prostu, żeby gdzieś tam z tą telewizją rozpocząć szerszą współpracę, to ją rozpoczniemy, no i udało się to zrobić. Co się zmienia? Na pewno dużo wymogów takich ze strony telewizji, które spadają na nas i które się wiążą z tym, że śpię jeszcze mniej niż spałem. To jest na czy plus, czy minus, trudno ocenić, tak? To jest po prostu jakiś tam element tej pracy. Minus tylko dla ciebie, bo już mniej spał, cała reszta będzie miała lepszy produkt. Tak, minus jest tylko dla mnie, aczkolwiek no tylko się z tego cieszyć, więc jakby nie można tego postrzegać w tych kategoriach. Zmieni się troszeczkę fight card, oczywiście dziś... W jaki sposób? Na pewno już zainwestujemy jakieś pieniądze w tych bardziej rozpoznawalnych i lepszych, bardziej doświadczonych zawodników po prostu, tak? Bo do tej pory graliśmy gdzieś tam tymi zawodnikami, którzy są na początku swojej drogi i kariery sportowej, plus oczywiście żołnierzami, tak? Teraz chcielibyśmy to wzbogacić o nowe nazwiska z środowiska cywilnego, ponieważ w wojsku już tak dobrych zawodników aż tak wielu nie ma. Czy co, rozumiem, że Damian Janikowski przechodzi z armii z KSW do armii? Damian, zadzwonię. Nie, na razie na takie nazwiska aż nas nie stać tak naprawdę, ale... No po porażce jest, może będzie tańszy. Może będzie tańszy, tak, dogadam się z nim, dobry pomysł. Możesz być negocjatorem, nieźle ci idzie. Cześć Damian. No, myślę, że w KSW wtedy mnie nie polubią. Nie, no spokojnie, mówię, przyjdzie czas na takie nazwiska, myślę, jakby kwestia jest odpowiedniego rozwoju i mądrych, przemyślanych kroków, tak żeby jakby gdzieś tam na tym rynku zostać, a nie utonąć jak reszta federacji, więc jakby będziemy wzbogacali się powoli. No i kontraktowali coraz więcej też żołnierzy, których nieustannie wyszukuje codziennie w polskiej armii, którzy chcieliby zawalczyć i pokazać się na armię Fight Night. Jedno nazwisko, które przychodzi mi do głowy, nie wiem czy się nie pomylę, a propos jego służby wojskowej, to Rafał Błachuta? Tak, Rafał Błachuta w dniu wczorajszym został już to pewnie mistrzem służb mundurowych, bo były te zawody. Wiem, że był w finale, a czy został mistrzem? No myślę, że tak. I to jest właśnie taki zawodnik, który gdzieś tam pojawia się w kręgu moich zainteresowań i reszta tego typu zawodników, którzy już mają więcej tych walk zawodowych i są również żołnierzami. A myślałeś w ogóle pod kątem żołnierzy, zawodników, żołnierzy, jakkolwiek by to nazwać, z zagranicznych? Nie wiem, z Legii Cudzoziemskiej? Tak. I to jest temat tak naprawdę bardzo aktualny, bo ja myślałem o tym w kontekście gali listopadowej, która będzie w listopadzie. Pytałeś o termin, czy możemy coś zdradzić. Zdradzimy, że będzie w listopadzie i będzie w Sielcach, tak? Pod koniec listopada. Już niedługo na fanpage'u wszystko ogłoszę. Więc jak najbardziej chciałem, nawet miałem taką koncepcję, tak? Zaangażować żołnierzy państw sojuszniczych jakby na to i z okazji tej stulecia odzyskania niepodległości tak naprawdę zaprezentować również ich tutaj, żeby zawalczyli na naszym podwórku, pokazać się jakby tą naszą współpracę również na płaszczyźnie militarnej i tak dalej, aczkolwiek na tyle trudne okazało się zorganizowanie czegoś takiego, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku się to nie uda po prostu, bo to jest długa procedura, bardzo dużo dokumentów i zezwoleń, żeby czy wizerunkowych, żeby żołnierze innych państw się pokazywali u nas, czy takich typowo związanych z ich służbą wojskową i tym, żeby walczyli po prostu.
A powiedz, bo to ciekawe jest, w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, i którzy zawodnicy MMA, ci popularni, służyli wojsku, bo mi to się kojarzy niestety tylko kobieta i to jest chyba Liz Carmucho, o ile się nie mylę. Wiesz co, o tej kobiecie nie słyszałem, ale na pewno było kilku zawodników, bo był taki projekt Fight for the Troops. To robiło UFC w Stanach Zjednoczonych i to były trzy gale MMA, które właśnie w jednostkach wojskowych miały miejsce i tam byli zaangażowani żołnierze, zawodnicy MMA. Wszystkich nazwisk teraz nie pamiętam, to pewnie Maciek z Polsatu, on tam turski sypie jak z rękawa tymi nazwiskami, ale było tych kilku chłopaków i to byli też zawodnicy, którzy walczyli w UFC. Wiem, że jeden Chińczyk chyba walczył do tego stopnia, że on nie mógł walczyć podczas służby wojskowej, miał przerwę 2 lata, więc trochę z tym wojskiem inaczej, oni nie mogą się od niego ani wymigać, ani nic, on musiał tam po prostu pójść, więc nie z powołania, tylko że jakby zmuszony został. Walczył na gali w Chinach zresztą, na tej gali, na której Bisping walczył z Gastelumem. Nie mogę sobie, tylko dużo znany, tylko nie mogę sobie przypomnieć imienia, nazwiska. Nie wiem, czy tu chodzi o Duchu Choja, czy nie o Chan Sung Kyunga na pewno. Któryś, no nie będę teraz strzelał, bo te nazwiska się mylą. Ciężkie nazwiska, aha, tak, do wymówienia. Ale jest, nie, czy Matt Hughes nie był żołnierzem? Kurczę, coś Matt Hughes, tak wydaje, ale chyba nie jestem przekonany. Był jakiś tam Tim Kennedy czy coś takiego, było kilku tych zawodników, nie pamiętam, teraz nie chcę mieszać. Byli zawodnicy i nadal są tak naprawdę, ale jakby preludium przyszłości jest to, żebym ja takich zawodników gdzieś tam wyszukiwał i próbował ściągać do Polski, więc jakby na razie jeszcze to przede mną, dlatego tych nazwisk jeszcze nie znam, ale poznam. Fightcard ostatnio był lekko zmiksowany, jeżeli chodzi o formuły walk, jak będzie to wyglądało tym razem? Czy postawicie w 100% na MMA, czy też będą, że tak powiem, występy gościny z boksu czy K1? Fight Card mam gotowy, skończony, wszystkie walki znam, więc... No to po kolei teraz. Będą dwie walki K1. Na pewno. Dwie walki K1, reszta MMA bez walki bokserskiej tym razem. Czy będzie walka kobiet? Pytałeś o to ostatnio. Tak jak obiecałem, będzie walka kobiet. Była nawet możliwość, że będą dwie walki kobiet, ale jedna będzie na pewno i w sumie już ją nawet ogłosiliśmy, to możemy coś powiedzieć, bo będzie to debiutowała Kasia Borowska, która jest żołnierzem, służy w tej samej jednostce co ja. Dobrze się bije, ciekawe zestawienie, też również z mundurową ma walczyć. Tyle zdradzę. To kiedy zaczniecie ogłosić termin gali i kolejne nazwiska na Fight Cardzie? Myślę, że to będzie w tym tygodniu. Już komplet? Nie komplet, ale takie najważniejsze nazwiska postaram się w tym tygodniu ogłosić. Czy jakaś, ponieważ lipiec, sierpień jest wyjałowiony z gali w Polsce, teraz mamy zatrzęsienie. Tak naprawdę w ten weekend tylko był cyrk, a tak to normalnie mamy galę MMA na sportowym poziomie prawdziwym, także w ten weekend FEN, w ten weekend TFL, później Granda, Międzychód, po dwie gale na weekend. Jak wygląda listopad, bo w listopadzie jest runda 8, chyba na dzień dobry, w pierwszy weekend listopada. I więcej nie pamiętam gale na listopad. Czy nie koliduje wam z niczym? No bo jeżeli chodzi o lokalne gale, to może aż to nie ma takiego zasięgu. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, no to już troszkę inaczej zaczyna się to pewnie inaczej kalkulować, myśleć, no bo to już inaczej trafiacie, w inny target trochę. Tak, dokładnie. No już trzeba to zupełnie inaczej planować i tak jak dotychczas robiliśmy też te gale na zasadzie, dobra, to może za 3 miesiące zrobimy gale, tak teraz już robimy cały plan gal na przyszły rok i w tym roku będziemy wiedzieli dokładnie, kiedy jest jaka gala w przyszłym roku i w ogóle to jakoś ułożyć teraz to wcale nie jest łatwo. Spiąć miejsce, spiąć datę i jakby powiązać to z innymi federacjami, tak, tymi polskiego podwórka, plus powiązać z możliwościami telewizyjnymi, to już się zaczynało robić problematyczne, no ale jakby już nad tym działamy. Co jest w listopadzie? Paradoksalnie wcale nie tak dużo. W tym terminie, co my robimy, z tego co wiem, na razie nie ma nic i oby tak zostało. Aczkolwiek no jakby to też jakoś tam nie koliduje, jakby coś tam mniejszego się w tym momencie wydarzyło, to nie jest to dla nas problemem. W grudniu się zaczyna, bo jest i KSW, i Babylon. Były zapowiedzi na temat Ladies Fight Night, natomiast nie wiem, jak DSF czy DSF utrzymuje datę 15 grudnia i ząbki. Też nie wiem, w ogóle nie słyszałem o tej dacie. No ale to wiem, tak opodali na konferencji, gdy przejmowali Elephant Jam, kupowali jakkolwiek.
Nie wiem, ale wiem, że grudzień na KSW i Babilon, więc jakby spróbowaliśmy wyprzedzić te terminy i zrobić jeszcze końcówkę listopada. A to, no bo tak, KSW jest na Polsacie, FAN jest na Polsacie, UFC też jest na Polsacie i te europejskie gale już są w godzinach jakby takich akceptowalnych, więc to też robi problem. Czy tydzień, czy dwa tygodnie przed KSW nie ma dla Was żadnego problemu, ani dla Polsatu, żeby, chodzi mi o promocję, no bo jakieś spoty reklamowe będą, wiadomo, że KSW sprzedaje pay-per-view, więc jeszcze bardziej musi zwracać uwagę na to, aby reklamować swój produkt, czy to się gdzieś tam nie będzie gryzło, no bo oni już odsłaniają Fight Card, dzisiaj chyba odsłoni kolejną walkę, chyba już są w połowie i zaraz te spoty zaczną, no wiem, że już jest po nagrywkach, więc już trailery zaraz będą wypuszczane i czy to się nie będzie gryzło, no bo w tym momencie, kiedy oni najbardziej będą zaczną promować swoją galę, to wy będziecie ją emitować. Tak, zgadza się, aczkolwiek no, tak jak wspomniałeś, jest kilka tych federacji jeszcze związanych z telewizją Polsat i nigdy nie będzie takiej komfortowej sytuacji, że my nagle jesteśmy w takim miesiącu, czy w takim okresie, chybaśmy robili galę właśnie już w czerwcu, czy kiedykolwiek, z tych terminów letnich, no to wtedy może była możliwość, że po prostu mielibyśmy takie możliwości mocnej promocji na wyłączność, ale jeżeli robimy jesień czy wiosnę, no to nigdy nie będzie takiej sytuacji idealnej, więc jakby musimy się w to jakoś wpasowywać i sobie z tym radzić po prostu. A jakieś, że tak powiem, ekwilibrystyczne terminy typu Wigilia, jak KSW już spróbowało, myślicie o tym? Po prostu i wejść tam, gdzie nikogo nie ma i jest głód, jest sanie na gale. Tak, ja nawet myślałem w tamtym roku właśnie o tych terminach świątecznych. Ale na ten rok sobie to odpuściliśmy i robimy listopad i robimy początek przyszłego roku. A o letnich edycjach, bo zawsze te letnie edycje czy FEN-u, która była teraz odwołana, robiły robotę, mnóstwo ludzi przyjeżdżało. Międzyzdroje teraz wybuchły po prostu tym Babilonem. To była chyba najbardziej medialna gala Babilonu i świetnie się to sprzedało. Wszyscy byli mega zadowoleni i ludzie, wszystko, po prostu wszystko się zgadzało. Jakby termin, pogoda, umówmy się, no bo 5-miesięczne lato mieliśmy w Polsce. Tak, nadal jest naprawdę świetnie, dzisiaj około 200 stopni, także mamy październik, połowę. Czy taka letnia gala armii, na przykład nad morzem, nie wiem, już nie mówię, że w klatce na wodzie, ale generalnie w takim mocno letnim klimacie. Wiesz co, trzeba szukać możliwości, zrobić zawsze coś innego, i czy w innym terminie, czy w innej konwencji, czy jakby złamać jakiś schemat, szukać nowych rozwiązań. To jest podstawa nie tylko w MMA, ale w każdej branży. Oczywiście, aczkolwiek w tym momencie no lata nie planujemy, bo właśnie pod lato trzeba mieć jakieś tam fajne miejsce, a nie udało nam się na razie żadnego takiego miejsca znaleźć, które chciałoby nas wesprzeć i pomóc przy organizacji tego przedsięwzięcia. A może w jednostce wojskowej nad morzem? Była gala w jednostce wojskowej, moja pierwsza w życiu, jaką robiłem, wtedy jeszcze z Mirosławem Oknińskim w Dęblinie. Trzeba pomyśleć, może warto wrócić. A pamiętam ten projekt, coś świta mi nawet, coś kojarzę, coś był taki pomysł. Jak to wyszło, bo ja nie pamiętam, jaki efekt końcowy był. To była jeszcze gala, ona się nazywała PLMA, jakby nie patrzysz, wiesz. I mała salka, pełno ludzi, fajna gala, wszyscy zadowoleni. Tak się zaczęła Armia Fighting tak naprawdę. A teraz trener Okniński wrócił, dwie gale, nie przebijały się tak mocno medialnie, jak pewnie trener by tego sobie życzył, ale była gala w Wilanowie w weekend, nawet była gdzieś transmisja na YouTubie przez jeden z portali branżowych. Jak myślisz, tak już jakby abstrahując od armii, czy da radę wrócić z taką pompą jak kiedyś? Ciężki w tym momencie, ciężkie wyzwanie przed Mirkiem. Widzę, że oddał to w ręce jakichś tam osób trzecich, tak żeby poprowadziły to mądrzej. Ale to jest naprawdę teraz trudny rynek, trudna branża. Parę lat temu on był jakby jedyny, no i KSW, tak? To były dwie federacje, więc miał łatwo. Teraz przebić się jest bardzo trudno, no nie wiem, wszystkim życzę szczęścia i powodzenia. A co jest najtrudniejsze, żeby przerwać ci, co jest najtrudniejsze, jakiego jest największa przeszkoda dla małych organizacji? Brak wsparcia finansowego ze strony, nie wiem, miast, a sponsorów? Głównie ze strony sponsorów, bo wizerunkowo nie każdemu jeszcze sporty walki kojarzą się dobrze. To najlepiej jakieś to są firmy, nie wiem, związane ze sportem, tak, czy takie, które prowadzą taką agresywną politykę marketingową, jak nie wiem, Monster czy cokolwiek. Takich trudno pozyskać.
I to jest problematyczne dla małych federacji naprawdę. Jeżeli chcą zrobić jakby lokalnie, to muszą liczyć na sponsorów lokalnych. Sponsor lokalny da ci 3000, czyli tyle, co cię kosztuje jeden zawodnik, tak? No, zależy w jakiej organizacji. Ale to jest problemem i przede wszystkim osoby, które organizują galę sportów walki, to są najczęściej osoby ze środowiska sportowego, czy w ogóle ze środowiska sportów walki. Więc często brakuje im doświadczenia w takich negocjacjach sponsorskich, a to nie są łatwe rozmowy. Więc jakby jeżeli ktoś idzie z marszu, z ulicy i mówi, cześć, robimy galę, zainwestujcie w to jakieś środki, tak, no to najczęściej odbije się od drzwi. To jest problematyczne. Jaki, nie może nie najgłupszy powód, tylko jakie powody najczęściej słyszysz, że nie zrobimy? A, bo ja widziałem taki film Klatka i tak naprawdę to walki psów i oni tam wbiegli na murawę, a tak naprawdę się bili w tej klatce, że jakby jest jeszcze taki stereotyp, to jeszcze gdzieś funkcjonuje, obraca się, czy już można o tym rozmawiać na poziomie dyscypliny, a nie wybryku. No. To jest ten moment, w którym można rozmawiać o dyscyplinie i to popularnej dyscyplinie, bo jakby wyniki oglądalności poszczególnych dyscyplin, do których gdzieś tam jakiś dostęp mam, to widzę, jak się ogląda siatkówkę, jak się ogląda piłkę nożną, jak się ogląda MMA w Polsce, czy boks w tym momencie, tak? Więc jakby sprzedażowo sporty walki typu MMA już są mocne, tak? Już dużo ludzi włącza ten telewizor i już wie, że to jest MMA, a nie KSW. Wyszliśmy z tamtego momentu tak naprawdę, więc mówię, to już jest teraz... Czyli takich nie ma głosów ze strony... Takich nie ma, a jakiś spotyka, trudno im powiedzieć, bo jakby kiedy ja rozmawiam z jakimś potencjalnym partnerem, to zazwyczaj ta rozmowa przebiega gładko i przyjaźnie, jakby może wynika to z mojego osobowości i nastawienia względem tych negocjacji, że ludzie nie są wobec mnie jakoś niemili czy cokolwiek, jeżeli nie chcą partycypować czy wejść, no to po prostu mówią tak o tym, nie chcę, bo nie mam pieniędzy albo inwestuję w coś innego. Ja mówię, dobra, rozumiem, dziękuję za rozmowę, piliśmy kawę, fajnie. No. Myślisz, że... Albo inaczej, myślę, że ilu więcej jest sponsorów, którzy to robią dla samego, z własnej chęci wsparcia dyscypliny, po to, aby ona się rozwijała, a nie liczą na żadne profity? Czy więcej jest jednak takich firm, które liczą na to, że tak jak ten baner zawiśnie na klatce w tym i w tym momencie, tyle osób to zobaczy, że on prowadzi, nie wiem, autoskup i nagle sprzedaż samochodów wzrośnie w jego salonie, tam w jego komisie 30%, czy jednak ci pierwsi przeważają? Dobre pytanie i ciekawe tak naprawdę, bo wartość tego ekwiwalentu reklamowego, bo tak to się nazywa, jest taka trudna do oszacowania. Mianowicie, jeżeli ktoś dał logotyp i został gdzieś tam zauważony, to pojawia się pytanie, jak realnie wpływa to na jego sprzedaż, tak? No, najzwyczajniej w świecie. I często w tych największych firmach ja dostaję takie pytanie, tak? Jakby jak to się przełoży na moje wyniki? Czy ma pan jakieś statystyki? O czym możemy rozmawiać, tak? Bo jakby, jeżeli przebijamy się przez marketing dużej firmy, oni bazują na słupkach, tak? No, prosta sprawa. Więc oczywiście znajdują się jacyś tam pasjonaci, którzy zainwestują, bo podoba im się, nie wiem, właśnie sam projekt, tak, że żołnierze walczą, bo lubią sporty walki, bo sami byli zawodnikami jakiejś dyscypliny, bo przypasuje im osoba w postaci mnie, czy jakiegoś mojego wspólnika, czy kogoś, kto do tego sponsora przyszedł. Są tacy ludzie, a są tacy ludzie, którzy po prostu, dobra, chcemy się reklamować, co będziemy z tego mieli, jak pan to widzi, w sensie, co może nam pan pokazać odnośnie poprzednich gal i pana partnerów, jak teraz wygląda ich sprzedaż, jak ich sprzedaż wzrosła. Ja jestem na takie rzeczy przygotowany, ja to skrupulatnie prowadzę, sprawdzam ten rynek, patrzę, co to jest ten ekwiwalent reklamowy, w jaki sposób produkujemy to wszystko, tak? I zastanawiam się, jak zrobić faktycznie temu sponsorowi sprzedaż, tak? Więc jakby poświęcam temu dość dużo czasu, żeby na takie rozmowy z poważnymi partnerami być jak najbardziej przygotowanym i przede wszystkim, żeby oni byli zadowoleni i żeby faktycznie nam wrócili i powiedzieli, no zrobiliście dobrą robotę, to było widoczne, tak? No pewnie to nie opłaca ci się tego mówić, no ale co się najbardziej opłaca? Co, albo inaczej, o inaczej, jeszcze inaczej zapytam. Na co ty zwracasz uwagę najbardziej? Znaczy, albo inaczej, czy jeżeli widzisz, że na KSW na środku klatki jest olbrzymie logo Monstera, to faktycznie ty potem odstawiasz Red Bulla i sięgasz po Monstera, czy to nie zwraca? W ogóle nie przekłada się to w ten sposób na ciebie jako konsumenta? Te wszystkie procesy, o których mówisz, zachodzą na poziomie podświadomym, więc jakby to jest cały proces przyzwyczajania klienta do danego produktu.
ten klient musi się z tym produktem nieświadomie jakoś związać, tak? Czy to musi być takie, że tak powiem, połączenie myślowe, że oglądał jakąś galę, przeżywał w tym momencie pozytywną emocję, która utkwiła w jego pamięci i on później nieświadomie weźmie ten produkt na półce. To jest jakby, psychologia się tym zajmuje po prostu najzwyczajniej w świecie. I co się z tym wiąże? To jest ważne, bo zapytałeś, co jest ważne? Czas, po prostu. Jeżeli partner myśli, czy tam sponsor, że jednokrotnie zainwestuje w jakieś wydarzenie, to nie będzie miał zysku. W sensie, to też się nie przełoży na jego sprzedaż, tak? Jakby to musi być długotrwałe i przemyślane, te dwa słowa bym tutaj wyróżnił, długotrwałe i przemyślane działanie obydwu stron, sponsora i nas, tak jakby federacji, tak? Żeby w jakiś sposób przemycić do podświadomości klienta to, żeby on ten produkt zakupił po prostu, tak? Czy to musi być naklejka, czy to raczej w przypadku Monstera, moim zdaniem, powinien być produkt w postaci puszki, który bardziej działa na konferencji prasowej czy na ważeniu, niż sama ta naklejka. I wtedy on, nie wiem, Conor McGregor pije Monstera i ten klient sięga po Monstera. To tak działa po prostu. Tak. Ja tak sięgnę po Propera z kolei. Tak. Nie, są lepsze whisky, to tyle mogę powiedzieć. A piłeś? Tak, no piłem. Byłem w Londynie na KSW, piłem, więc... Piłem, że dużo piłeś. To już nie ma znaczenia dla tej rozmowy. Ale to ja ci będę na przykład jak ja odbieram, nie wiem, na ile jestem świadomym konsumentem. Była taka sytuacja, jak oglądałem wideoblog wczoraj z KSW. I nie wiem, czy KSW, zawodnicy KSW mają narzuconego, a się nazywa sponsor techniczny, tak? Czyli rękawice, ochraniacze i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy, jak oni mają narzuconego, ja tego nie kupuję od razu. Ja od razu wiem, że to noszą, bo muszą to nosić. I w pewnym urywku widzę, no to wiem, teraz to też źle zabrzmi, bo powiem o Leone. I widzę Michała w rękawicach Leone. Ja wiem, że oni są jego sponsorem. Ale jeżeli ktoś zakłada rękawice innej firmy niż tą, którą ma narzuconą, to ja to już dla mnie największa reklama. To znaczy, że to on wybiera coś, co jest faktycznie lepsze. Wiem, że to było przypadkiem pokazane i może w ogóle KSW jest mega niezadowolony, że to wyszło. Albo, że tak jest, no ale wideoblog był gdzieś tam, wiesz, jakby firmy zewnętrznej dopuszczonej do kręcenia tu i tam. Ja na przykład, gdy widzę przypadkowe, to jest, nie, product placement to się chyba nazywa, wiesz, takie lokowanie produktów w sposób inteligentny. No bo mówmy się, no jak ja przeglądam Instagram. Ja wiem, że... A wiesz, z czego to wynika? To jest kabaret, no. W piżamie tutaj. Nie, no ale wiesz, a to wynika też z tego, że ludzie nie wiedzą, jak to robić. Nie wiedzą, jak promować swojego sponsora dobrze, nie? Bo jak ja widzę, no z całym, że tego jest mnóstwo i mnóstwo ludzi, których znam, też pokażę, że to jest super catering, naprawdę. Ja się tym, o Boże, jak jest pyszny, dziś mi uratował dzień, no to ja tego nie kupuję, no dla mnie jest, tak. Albo je w pudełku, nie? Tak. Pudełko jest najmniej atrakcyjną formą podania jedzenia. Tak. Niech wyrzuci to na ten talerz. Oczywiście. Wiesz, niech to ten no już nie będę podał markek, no ale niech to będzie gdzieś, ale to z głową. Ja to rozumiem, że to nie jest proste, tylko ja mówię, ja jako konsument tego nie kupuję zupełnie, nie? Jakby mnie się nie da w taki kitu wcisnąć, dlatego pytam ciebie, jak ty na przykład, jak ty masz do tego podejście, czy jednak tobie wystarczy, że nie ma znaczenia to, jak to jest podane, tylko osoba, która to podaje, jest kluczem. Ambasador, nazwijmy to. Nie, no tak jak wspomniałeś, no ambasadorem się nie rodzisz, tak jak się nie rodzisz zawodnikiem, to też jakby trzeba się wyedukować w tej kwestii. Jeżeli chcesz poważnego partnera, to musisz go poważnie reklamować. Jeżeli chcesz go poważnie reklamować, to niestety no nie wystarczy, że zrobisz trening i wrzucisz post. To warto, żeby się doedukować i sięgnąć po podstawową książkę gdzieś tam z tego zakresu, przestudiować sobie, tak, w jaki sposób, nie wiem, promuje się produkty. No może nie ma książek, w jaki sposób promuje się produkty sponsorów, z pod tytułem dla zawodników MMA, tak, ale jakby można się wyedukować z tych właśnie procesów działania podświadomości czy tego, tej psychologii po prostu, podstaw psychologii, bo są podstawy psychologii. Jeżeli coś takiego wiesz, jeżeli taką wiedzę jesteś wyposażony, to będziesz dobrym ambasadorem po prostu marki, tak? To jeszcze lepiej, dalej zabrniemy, bo ja nikogo nie obraziłem, natomiast mi bardziej mi chodzi, tak już szczerze, mogę, gwiazdy fitness, kocham trenerów personalnych. To są moi idole po prostu, oni są najlepsi. Oni tak reklamują, że nie wiadomo, o co chodzi. Kto twoim zdaniem najlepiej sobie radzi w MMA z tym? Z reklamą? Tak. Taką, która nie bije, bo to nie jest jakby kluczem pokazać tak logo do obiektywu, tylko kluczem jest to zrobić tak inteligentnie, żeby
Jasne. To mam takie jakby odpowiedź z rękawa. Piotr Strus. Pozdrawiam, Piotrek. No jakby wiesz. I z czego to wynika? Jakby dlaczego Piotrek reklamuje dobrze swoich partnerów? Bo jest inteligentnym, odczytanym gościem, który poza tym, że jest zawodnikiem, również jakby dokształca się, prowadzi biznes, czy robi wiele innych rzeczy. I on to robi w sposób stonowany, delikatny, elegancki, jakby wiesz, no świetny ambasador. Serdecznie polecam wszystkim sponsorom. No, Arturowi zrobiłem robotę. A nie jest, no właśnie, bo nie jesteś menadżerem, Piotrka. Nie jestem menadżerem. Ale Artur też jest jakby świetnym gościem, więc... No i może to też jest praca Artura, który... Właśnie, to też jest praca menadżera, jakby wyedukować zawodnika, w jaki sposób promujemy sponsorów. I myślę, że Artur Ostaszewski, który moim zdaniem naprawdę jest genialnym menadżerem, edukuje swoich zawodników, aby najmniej zwracać im uwagę, kiedy coś jest nie tak. Tak, tutaj się muszę w pełni zgodzić, że akurat Artur w tym aspekcie jest profesjonalistą. Mega się odnalazł w tym zawodzie. Bardzo szybko, sprawnie i jakby z sukcesami rok bez porażki jego zawodników też coś tam o czym świadczy. No dobrze, to ten temat... Gdzieś tam sponsoringu przerobiliśmy, to się teraz wyczerpaliśmy może nawet. Nie, to myślę, że wyczerpa to ciężko, bo to tutaj jest dużo aspektów. Jakieś tam swoje zdanie po prostu na ten temat przemyciłem, mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, no ale jakby no po prostu ja mówię, właśnie mogę mylić. Bo widzisz, ja ci... Dobra, dalej pójdziemy w to. Są firmy odzieżowe, tak, które robią odzież pod konkretny target. Dokładnie, no tak się powinno robić. Tak się powinno robić. Teraz pojechałem ogólnikami. Nie chcę go obrazić, więc będę bardzo delikatnie się z tym tematem obchodził. Są firmy odzieżowe, które kierują swoje rzeczy do ludzi, którzy nie są wymagający. Mm-hmm. I to nie ma znaczenia, czy oni są wymagający, czy nie, tylko jak ty to im przedstawisz. I paradoksalnie wiem, że te firmy sobie finansowo radzą genialnie. Tak, tak, zdecydowanie są takie firmy i trafiają do dużej grupy odbiorców, bo tak naprawdę klient wymagający to jest mały procent, że tak powiem... Wydaje, że im bardziej inteligentny klient, tym gorzej. Tak, tym gorzej. Im bardziej wymagający, jest ciężki i musisz mu na każdym kroku udowadniać, że on podjął dobrą decyzję, wybierając swój produkt. Oczywiście, oczywiście. Najłatwiej jest trafiać do takiego jakby przeciętnego szaraczka i jemu to sprzedawać. Wszystko, każdy produkt tak naprawdę, no, najzwyczajniej w świecie. Jakby jeżeli klient jest wymagający, ma jakąś tam stopę życiową, jeszcze do tego zasobny portfel, to jemu trzeba w taki sposób ten produkt sprzedać, żeby on faktycznie, kurczę, on wychodzi i on myśli, kurde, ale jeżeli go trzeba chwalić jeszcze, wiesz, to musi sprzedać ładna kobieta, która mu powie, genialny wybór. Wie pan, jakby no, pana żona musi być z pana zadowolona, no, nie? Fantastyczny z pana ojciec, pana dziecko będzie bezpieczne w tym samochodzie. No jakby on tak to wygląda. No, no to jest to, no kurczę. No dobrze, przejdźmy w takim razie. Długo byśmy mogli gadać ten temat. Filip, do twojej kariery sportowej, kiedy jakaś walka? Dobre pytanie. Dziękuję, staram się. Kolejne już, drugi raz się pochwaliłem. Słuchaj, kiedy jakaś walka? To nie jest łatwy temat jakby dla mnie w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ federacja szybko się rozwinęła. Jakby, ja dzisiaj szedłem spać o 2 w nocy, wstawałem o 5, jechałem do wojska, wracałem z wojska. Przespałem się 20 minut przed spotkaniem z tobą, wypiłem szybko 4 kubki kawy, zanim ten wywiad tutaj dotarłem. Jadę do kumpla do szpitala, zaraz wracam tutaj na Legię zrobić jakiś krótki trening, wrócę do domu, będę miał całą skrzynkę zapchaną, bo nie byłem od południa na mailu, już telefon też tam mi, kurczę, pewnie buczy. Ciężko się tak przygotowywać. Ja jednak zawsze... To może dobra cecha, ale czasami zła moja cecha charakteru. Jestem, chorowałem taki mały perfekcjonizm, no nie? I nie lubię jakichś takich półśrodków, tak? Jeżeli chcę się przygotowywać do walki, to lubię się przygotować w 100%. Jak robię galę, to lubię robić w 100%. Nie chciałbym, żeby żadna z tych płaszczyzn w ogóle traciła. A przede wszystkim nie chciałbym walczyć na słabym poziomie. To jest jakby to co by mnie najbardziej bolało w moim życiu, to gdybym obejrzał swoją walkę i stwierdził, kurde, właściwie to słabą walkę dałem, wiesz, jakby... nie o to mi w życiu chodziło, tak? Jakby kiedy byłem młody i myślałem o karierze sportowej, bo tam miałem 13 lat, jak startowałem w kickboxingu, tak? To tylko myślałem w tej kontekście, żeby robić to najlepiej jak mogę i dawać temu 200%, najzwyczajniej w świecie. A teraz tego 200% dać nie mogę. I wiesz, zadaję sobie pytanie, jaki jest cel rozpoczynać karierę zawodniczą w tym momencie, żeby być średnim, to jakby to nie mój styl bycia, życia i robienia rzeczy. Jakby w sensie przeciętność mnie w ogóle absolutnie nie interesuje w żadnej płaszczyźnie. To jakby
jeżeli miałbym być średnim zawodnikiem, to wolałbym nie być wcale. I zaczyna się to rozbijać o takie dylematy życiowe w ogóle, tak naprawdę. Co zrobić z tymi walkami, co zrobić z tą federacją, czy da się ją tak zautomatyzować, żebym ja mógł startować, bo wiesz, no nie ukrywam, że ja naprawdę marzę o tym, żeby faktycznie tą karierę rozpocząć, bo to już rozpoczynam i rozpocząć nie mogę, bo nie mam żadnej walki zawodowej, a mam kilkadziesiąt amatorskich w różnych dyscyplinach. Nie wiem, po prostu nie wiem, kiedy będzie taki moment w moim życiu, w którym stwierdzę, że mogę się przygotować na 200% i mogę temu poświęcić uwagę. Ja potrafię ciężko pracować, to jakby to widać na każdej płaszczyźnie, czego bym się nie podjął, to potrafię ciężko pracować i lubię być z tej pracy zadowolony. I ja potrzebuję zrobić przygotowania takie, że wiesz, że zrobię sobie spokojnie te dwa treningi dziennie przez całe przygotowania, żadnym nie wypadnie, bo dostanę szału po prostu. Tak jak startowałem w kulturystyce i mi wypadł jeden posiłek, bo mi się pociąg zepsuł w drodze z Dęblina do Warszawy, to ja wiesz, jakby panika w ogóle, wiesz, no posiłek mi wypadł, co nie, wiesz, jeden na cztery miesiące, wiesz, albo spóźnię się, wiesz, no ja, wiesz, jak ja będę wyglądał na scenie, wiesz, moja forma będzie gorsza, wiesz, ja wyleciałem z pociągu, kupiłem wołowinę w najbliższym sklepie mięsnym, kurczę, i ją, wiesz, rękami zmieloną wołowinę jadłem, bo mówię, wiesz, jakby... krowy nie zabiłeś na pastwisku. Tak. Zjadłeś na szybko. Wybiegałem z tego pociągu z nożem i tam coś polowałem, więc jakby nie chciałbym takiej sytuacji w przygotowaniach, a na ten moment nie widzę takiej możliwości, wiesz. To jest takie bolesne, bo mówię, jakby zaczynałem ten sport dawno, dawno temu i zawsze marzyłem o tej karierze i obserwuję chłopaków, którym teraz te kariery umożliwiam prowadzić i jakby im pomagam w tym wszystko i gdzieś tam sobie tym steruję. A sam nie mam takiej możliwości realizacji na płaszczyźnie sportowej. Dochodzi naprawdę jakby spory ból kolana, któremu też muszę poświęcić dodatkową uwagę, bo to nie jest tak, jak masz kontuzję i ktoś mówi, przerwałem karierę, bo mam kontuzję, to dla mnie to, wiesz, to nie starał się wystarczająco, wiesz, bo jeżeli masz kontuzję, to też możesz prowadzić karierę sportową, tylko musisz poświęcić więcej uwagi swojemu ciału, bo musisz więcej rehabilitacji zrobić, więcej to rozciągnąć i tak dalej. Wiesz, ja mam poważną kontuzję, nie mam chrząstki stołowej w ogóle, nie mam mokotki i tak dalej, ale wiesz, z tym da się walczyć, ale musisz temu znowu poświęcić uwagę. Wiesz, kiedy? No nie ma na to czasu. Czyli nie wiemy, nic nie wiadomo. No nic nie wiadomo, nic nie wiadomo. Kiedy chciałbyś, albo liczyłbyś, nie wiem. Ja co armia Fight Night, mówię, na tej armii startuję, wiesz, teraz co mówię... W Sielcach. To chyba ciężko. Teraz mówię w Sielcach, co nie? Mówię, przecież znamy miasto, to już będzie łatwiej, tak? Jakby znamy halę, to już będzie łatwiej. Jakby wszyscy będą odciążeni z pewnych rzeczy, nie będzie, będzie coraz mniej jakby tam pomyłek. Ale znowu jest pierwsza gala telewizyjna, to nie chciałbym czegoś tam nie dochuchać. No nie, znowu nie, jakby pewnie nie wyjdzie. No i ciężko po prostu jakoś tak wszystko połączyć, te kropeczki w jedną całość i w taki idealny plan mojego życia, że sobie wstaję rano, jakby mam wiesz, to też kwestia wojska, tak, wstaję rano, już jestem o 5:00 i muszę jechać do wojska. Ciężko mi sobie to wszystko tak jakoś połączyć, żeby grało, huczało i żebym mógł sobie startować swobodnie z taką świadomością, że nawet jeżeli przegram walkę, to przynajmniej zrobiłem wszystko, żeby ją wygrać. No dobrze, w takim razie to czekamy. No, życzę Ci, żeby się udało doprowadzić. Myślę, że to gdzieś to najłatwiej, to chyba pomiędzy galami, tak na środku byłoby. No ale to nie od Ciebie zależy też terminy gal, tych gal organizatorów, którzy mają Cię zatrudnić. No bo to też nie jest tak, że o, chcę się bić tutaj i ten organizator okej, nie ma problemu, tu sianko, umowa i tak dalej. W ogóle ten czas między galami to on już tak naprawdę to jest takie pojęcie abstrakcyjne, on nie istnieje trochę, wiesz, jakby czas pomiędzy galami to jest czas, kiedy zapinasz i rozliczasz poprzednią, a już myślisz o kolejnej i tego czasu faktycznie nie ma i też trzeba trochę odespać, bo jakby, no właśnie, skupienie i koncentracja, to jest to, co potrzebujesz do sukcesu w każdej dyscyplinie, tak, jakby skupienie i koncentracja są kluczowe w ogóle jakby w Twoim życiu, musisz się koncentrować na jednym przedmiocie. Jeżeli nie jesteś skoncentrowany na treningu, to ten trening robisz na 80%, tak jakby, a ja myślę o tym, kto do mnie w tym momencie dzwoni, bo dzwoni cały czas, wiesz, ten telefon. I jakby to też jest taka rzecz, że nie ma okresu między galami, zawsze ktoś dzwoni, zawsze ktoś pyta, daj walkę, zrób to, a ten, jakby zaczynasz robić w pewnym momencie biznes, tak, i ten biznes potrzebuje chuchania i dmuchania 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu, 475 dni w roku i to nie ma czasu między galami. Czas między galami było to, jak robiliśmy pierwszą i zastanawialiśmy, czy zrobić drugą. No, a teraz już machina ruszyła i tak to wygląda. Dobrze, Filip, no ciężko będzie mi zatytułować ten wywiad. Zawsze jest łatwiej, teraz, ale co ja będę gadał, wciskał Cię w nodę, że moje wywiady są tak długie, że jakby zawsze jestem sam problem i spróbuję
Jest, bo teraz trzeba tak wymyślić jak z tymi sponsorami, w sensie co wyłuskać z wywiadu, żeby ktoś to obejrzał. No, o Jezus, to już nad tym siedzimy od lat i my myślamy, czasem z lepszym... Propel 12, Conor McGregor. Tak jest, no tak, tak to trzeba kombinować. No, teraz tak, wiesz, jak się coś wydarzy wielkiego, tak jak ta awantura ostatnio, no to piszesz, że tam, nie wiem, Mamed Khalidow o awanturze na UFC i masz z głowy, nie? Tak. Już tam nie walczy, że on walczy z Narkunem, czy on z nim nie walczy. Cześć. Wszystkim interesuje ja Conor bardziej. Chodź, pozwól, musimy jakoś zatytułować wywiad. Filip Bątkowski, starcie w Legia Fight Club z Jackiem Krajewskim. Tak jest, lepszy no. niż Fame MMA. No 120 versus 75, kto chce obejrzeć? Teraz już narobił, teraz mi narobiłeś problemu. Teraz mamy miniaturkę do wywiadu. Chociaż tyle, no. Dobra, już teraz się uda. Teraz już będzie 100 tysięcy odsłon, także... Dobra, dzięki Jackowi. Przelewiki jak zwykle, wiadomo. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i za wywiad. Wyczerpujący, jak zwykle przyjemność. No i do zobaczenia w Siedlcach, tak sądzę. No do zobaczenia. Będzie miło Cię gościć, jak zawsze. Dzięki wielkie. Dziękujemy, pozdrawiamy.